Dobra, witam serdecznie. Dziś trzeci dzień przygód naszych w górach. Powiem wam, że jest piękna pogoda, zupełnie inna zima. Tu jest naprawdę pełną parą, pięknie oszronione. Odczuwalnie minus 12 i kierunek Andrzejówki, Zygmuntówka. No dobra, jakie nastroje? Jak się czujecie po wczorajszym? Okej, no to powodzenia, zaraz ruszamy. Kto ma raczki, kto ma stuptuty, to jest ten moment. Słuchajcie, no dziś nachylenie jest kozak. Dziś jest prawdziwe chodzenie po górach. No dobra, włazimy. Kto ma raczki, będzie miał łatwiej. Jesteśmy na trasie do naszej wieży widokowej. Za nami grupka, ale to co jest niesamowite, za chwileczkę wam pokażemy, bo jesteśmy na czole, mają najgorzej, bo na czole działają jak ludzie, jak pług. Oto nasza grupa i gładka tafla przed nami. Jesteśmy pierwszymi na tej trasie. Trzeba będzie wyciąć. Czyli teoretycznie idziecie moim śladem. Każda następna osoba, która jest za mną, łatwiej jej się idzie, bo już jest śnieg ubity i jest wytyczona mniej więcej trasa. Wątpię, żeby ktoś tam już dzisiaj szedł. Ekipa, piękna zima. Dzień dobry, no i słuchajcie, dotarliśmy szczęśliwie już do punktu docelowego. Oto Kalenica. Kalenica 9, chyba 964. Zobaczymy i przed nami, słuchajcie, już jest wieżyczka widokowa. Ale piękna wieża widokowa, proszę super. Panią. Tylko zimno. No zimno, jak nie wiem co, ale pięknie tu jest. Dobrze, to co? Trzeba ruszać w górę. No opłacało się bardzo. Dzięki za rekomendację. Wchodzimy. Jest, proszę pana, dość średnio, ponieważ strasznie wieje wiatr i cały czas leci na nas śnieg. Proszę pana, zima jest, musi być zimno. Pani Aniu, dzień dobry, jak tam dzisiaj? Cudownie, jak zwykle.
źle, naprawdę już pan teraz to troszkę przekiął. Już przepraszam, kręcę dalej. Dobra. Tak. Było to, że... Ale przejście. No właśnie widzę. Rafał, dałeś radę.